tam w kuchni Interkampu. Nazywam się Szymon i chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić włoską przystawkę bruschetta. Do jej przygotowania potrzebujemy bagietkę, rucolę, pomidory koktajlowe, czosnek, pieprz, sól oraz oliwę z oliwek i ocet balsamiczny. Na początku na patelni rozgrzewamy niedużą ilość oliwy z oliwek. Następnie kroimy bagietkę. Ja już tutaj mam taką pokrojoną, przygotowaną, aby nie tracić czasu. Teraz mierzymy dwa ząbki czosnku. Oba produkty wrzucamy na rozgrzaną oliwę i pieczemy, aż osiągnie złotawy kolor z obu stron. W tym czasie możemy pokroić pomidory. Gdy grzanki będą gotowe, zdejmujemy je na talerz. I nakładamy na nie odrobinę rukoli. Teraz kładziemy na nie po dwa pomidorki. I doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Ja nie lubię zbyt ostrych, więc daję tylko trochę pieprzu. Następnie polewamy wszystko oliwą z oliwek. I octem balsamicznym. Tak wygląda nasza gotowa potrawa. Smacznego!